broń, taka... Ogólnie, broń. I malarskie takie obrazy. Tak, jest jeszcze taka legenda, jak każdy zamek ma swoją legendę, prawda, związana z tym zamkiem, z żółtą damą. To Kuba opowie, bo on lubi. No. Więc był książę i on miał tą swoją ukochaną. I dawał jej pierścienie. I te pierścienie sobie tam, ona zdejmowała to pierścienie co nocy i zostawiała je na półce. No i pierścienie jej ginęły w jakiś sposób. No i książę się bardzo zdenerwował, no bo, prawda, ginął jej pierścienie, myślał, że go zdradza. Więc postanowił ją ściąć. Tam jest taki kamień, na którym go ścięła. No to potem wam pokażemy. No, jest jeszcze ślad, możecie szukać. Tak, możecie sobie podotykać tam potem. Potem po pewnym czasie książę odnalazł te pierścienie w gnieździe sroki. Okazało się, że ptak ukradł jej pierścienie. Bardzo tego żałował i rzucił się z wieży. I od tamtej pory żółta dama o północy zjawia się na zamku i krąży po nim, opakując swoją śmierć. Tak, i jeszcze... To nie jest śmieszne, bo się kiedyś przyjdzie i przestraszy. I jeszcze będziemy zwiedzać wieżę. Wejdziemy sobie na wieżę, gdzie jest w ogóle takie wystawa związana z powstaniem styczniowym, który był tutaj bitwą pod Lipsem. 1861. I jeszcze zejdziemy do lochów i tam będą, tak możecie sobie to zwiedzać, takie straszne potwory. Fajnie, gdzieś na łazienki to już wiecie, tak? Albo szczerze. Dzięki złoto. I tam dalej jeszcze. Witam wszystkich serdecznie. Witam wszystkich serdecznie na kolejnym pikniku archeologicznym w zamku Liw. Miejsce jak najbardziej związane z historią naszego kraju. Zamek, który powstał w pierwszej połowie XV stulecia. I tutaj, na terenie, rozgrywały się ważne dla losów naszego państwa rzeczy. To jest wasza mała ojczyzna, tutaj stąd pochodzicie, tutaj mieszkacie i opowiemy sobie o historii związanej z tym miejscem. Dzisiaj nacisk całego widowiska jest przekazany, można powiedzieć, na część taką artystyczną. Będzie to pokaz muszty i walki wojsk XIX stulecia, ale dookoła tego miejsca macie do dyspozycji obejrzenie warsztatu mincerskiego. Czy ktoś z was wie, kto to był mincerz? Mincerz to osoba wytwarzająca monety. Głośno. Mincerz to osoba wytwarzająca monety. Zgadza się. Mincerz bił monetę. Najważniejszy, można powiedzieć, zawodów dawnej Polski, bo bez tych monet nie byłoby obrotu gospodarczego, nie można byłoby prowadzić działalności. Moneta była wyznacznikiem bogactwa, majątku i tutaj zobaczycie, jak taka moneta była bita. Można sobie wybić monetę z wizerunkiem zamku w Liwie, monetę okolicznościową związaną z dzisiejszym piknikiem. Oprócz tego mamy warsztaty. Kowalski. Kowal to myślę, że każdy z was wie, kto to jest. To jest pan, który podkuwa konie, robi zabytkowe uzbrojenie, szable, miecze, może wykuć ogrodzenie współcześnie i różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku. Garncarz, czyli ten, który wyrabia garnki. Garnki, które dawniej, jak nie było plastikowych i metalowych naczyń, były dosyć powszechnie używane w gospodarstwie domowym. Oprócz tego warsztaty bursztyniarski, czyli związany jak najbardziej z historią naszego kraju, bo przecież przez nasz kraj bieg szlak bursztynowy z jego wieloma odnogami, prowadzący aż do serca Imperium Rzymskiego, do Rzymu. Kolejny warsztat rybacki i warsztat dziegciarski. Warsztat rybacki, czyli
rybak, to czym duża część mieszkańców naszego kraju trudniła się, obok macie rzekę, rzekę Lidiec, która w dawnych czasach była rzeką żeglowną. Teraz obniżył się znacznie poziom wód gruntowych, także nie możemy mówić o żeglowności tej rzeki. Natomiast wielu z Was widzi, jak ta rzeka wygląda na wiosnę. Olbrzymie rozlewiska. Właśnie tą rzeką spławiano zboże, spławiano również drewno do rzek głównych i dalej celem sprzedaży aż po Gdańsk. To są te warsztaty, które między innymi będziecie mogli zobaczyć. Teraz przechodzimy do historii. Historii odległej o 200 lat. Po rozbiorach, po pierwszym rozbiorze, drugim i trzecim, na nowo Armia Polska. Wtedy z armii żołnierzy, którzy służyli na całym świecie, głównie w oddziałach Jana, niekoniecznie jednolicie umundurowani, wyposażeni. Dlaczego? Dlatego, że w większości pochodzili ze wszystkich armii zaborczych. Armia, która na początku liczyła kilkanaście tysięcy, później przeszła do prawie 30. W szczytowym swoim okresie osiągnęła blisko 60 tysięcy żołnierzy. Olbrzymi wysiłek jak na takie terytorium, jakim było Księstwo Warszawskie. W ramach tej armii było wiele oddziałów, wiele formacji, formacje piechoty, artylerii, saperów, kawalerii. Jak ci żołnierze wyglądali, czym się różnili? Przede wszystkim zadziwia różnobarwność tej armii. Wiele kolorów, które bardzo wielkie znaczenie miały na placu boju. Zobaczycie podczas tego pokazu te strzały karabinowe, część tego placu pokryje się dymem. Dlatego te kolory były bardzo ważne, bo dowodzenie takimi oddziałami głównie opierało się na znajomości koloru. Jeżeli oficer wiedział, że obok siebie ma białe rabaty, oznaczało to któryś z pułków piechoty liniowej. Jeżeli oprócz tych białych rabatów zobaczył żółte pompony, wiedział, że są to żołnierze kompanii wyborczej, czyli tak zwani woltyżerowie. Jeżeli były czerwone pompony, byli to grenadierzy. Dlaczego o tym mówię? Bo są to formacje elitarne. Takich kompanii w pułku było zaledwie kilka. Żołnierze, którzy przeszli olbrzymi szlak bojowy, a przecież trzeba pamiętać, że pobór do takiej armii to było lat 20 parę. Także to nie było tak, jak jest dzisiaj, że żołnierz idzie na rok, na dwa, na trzy lata do wojska. Szli na 20 parę lat. Można sobie wyobrazić, ilu z nich po kilku latach takiej służby, tocząc wojny w całej Europie, przeżyło. Ci, którzy przeżyli, zasilali kompanie wyborcze. Kompanie woltyżerów, czyli wyborowych strzelców, którzy podjeżdżali na koniach razem z kawalerią do sił przeciwnika, wybijali oficerów, trębaczy, poczty sztandarowe, po to tylko, żeby pozbawić dowodzenia wojska przeciwne. Formacja grenadierska, formacja, która miała na celu przełamanie wojsk przeciwnych. Cechą charakterystyczną Armii Księstwa Warszawskiego było to, że wojska pomimo tego gradu kul, który padał, szły w takich zwartych kolumnach. Kolumnach ramię w ramię. Dlaczego? Dlatego, że miały przestraszyć przeciwnika. Wojska księstwa podchodziły na odległość 6 kroków od strony przeciwnej. Wtedy oddawały morderczą salwę. Po takiej salwie właściwie oddziały przeciwnika szły w rozsypkę. Powiem Wam jedną historię z tego terenu. Pierwsza bitwa 4. Pułku Piechoty Liniowej w miejscowości Dębe Wielkie, niedaleko stąd. Wtedy 4. Pułk postawił sobie jako punkt honoru, że w pierwszej bitwie nie użyje w ogóle karabinów do strzelania. Założono bagnety, 4. Pułk podszedł na bagnety. Wojska rosyjskie zostały pokonane i rozbite. Możemy być tylko zdumni, że ci ludzie naprawdę swoim wyszkoleniem i przygotowaniem do tej walki byli na tyle porządnie przygotowani, na tyle dobrze wyszkoleni, że byli w stanie pokonać piechotę przeciwną.
tutaj obok was rozegrały się dosyć dramatyczne losy w 1831 roku. O tym opowie wam tutaj kolega. Za chwilę zobaczycie pokaz walki, który jak wyglądała walka podczas powstania listopadowego podczas wojen napoleońskich. Jak już wspomniał mój przedmówca, na terenach, na których się znajdujemy, zaczęły się ciężkie walki w 1830 roku podczas powstania listopadowego. Powstanie listopadowe, jak przypominam, wybuchło 29 listopada 1830 roku. O niektórych wydarzeniach, które ten mówił, warto, jeżeli będę wymieniał jakieś nazwiska albo artykuł, warto to zapamiętać, ponieważ będą się odbywały konkursy historyczne i warto będzie wiedzieć. Tylko, że są dosyć atrakcyjne nagrody. Także warto, żebyście słuchali. Także jak wspomniałem, 29 listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe, od nocy listopadowej się zaczęło, czyli zamachu podchorążych na swojego dowódcę księstwa Konstantego. Potem to powstanie rozwijało się w sferze politycznej i organizacyjnej. Powstawała armia, znaczy armia Królestwa Kongresowego przekształcała się w armię powstańczą. Zostały wzmocnione pułki, które miały wcześniej po dwa bataliony, otrzymały po dwa dodatkowe bataliony, także były dodatkowe bataliony. W styczniu 1831